czapeczek gotowy? Czapeczka. Maluszek gotowy? Co jeszcze? Czapeczka. Jeszcze czapeczka. Mamy sobotę, środek weekendu majowego, jedziemy do rodziców. Oj, ulało się. Rodziców no i dziadków. Pierwszy raz zobaczył. Znaczy nie widzieli jeszcze w ogóle odrodzenia, tylko zdjęcia, jakieś filmiki krótkie. I zawsze musisz. Więc już chyba czas, żeby pojechać i przedstawić maluszka, bąbelka. Zbieramy się. Wchodzimy. Przeciągnij się, no i teraz. Haps, 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 haps. Oj, 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 oj. Coś tu nie gra. O, sami nie wypadnie się stąd? Bo nie wypadnie się stąd, co? Cię zapiąć. Świeci? Później. Patrzę na ciebie. A nie, to nie to był zainteresowany. Światełka. Ale będę miał długą rękę przez ciebie. Długa. Zasnęła i pierwsza podróż taka długa. Znaczy długa, no godzinna. Godzina w jedno, potem godzina z powrotem. Jeszcze chwila tam, więc taka dłuższy wyjazd. Pierwszy taki daleki. Zobaczymy jak to zniesie. Ale jak to małe dziecko poszło już od razu spać. Ile? 3 minuty nie minęło, już spała, nie? Śmiesznie przykryłam ją kocykiem, tak się przytuliła do niego. Miała być dzisiaj taka piękna pogoda, kurde. Taka piękna pogoda, a tu deszcz. Ale w tamtym roku w maju też było tak zimno. W weekend maju też było tak brzydki. Co? Nie? W tamtym roku w maju też było tak brzydko. No ale chyba nie padało. Też może padało trochę. Nie, pamiętasz jak pojechaliśmy ten, do... W Zamek Książ. Nie w Zamek Książ, tylko my byliśmy wtedy w... Miniatur, co to było? No ale nie padało przecież. Ale jak było zimno, nie udała się majówka. Jak ktoś miał plany na dzisiaj. A tu się buduje obwodnica na Rzeszów. A w ogóle to mieliśmy my dzisiaj nad jeziorem, nie wiem czy pamiętasz. Dzisiaj mieliśmy robić sobie grilla w trójkę. No, mieliśmy odpalić sobie grilla takiego jednorazowego za piątkę. Ale on jeździł przyjść złotych. Ile? Rok? Rok jeździ. W tamtym roku mieliśmy dwa grille. Trzy. I dwa były wypalone. Nawet długo się palił, tam jest pół godziny, to można było sobie tak, spokojnie zagrzać z kilo kiełbasy albo więcej. No. I dobrze, że zmieniliśmy plany. Słucham? Nie wiem dlaczego czuję się jakby była niedziela, tak sprasowałem się. No bo jest niedziela, bo jedziemy. Co to jest to żółte? Rzepak. Trochę się pogoda poprawiła, jeszcze trochę pada, ale bardzo już mało, a tam już mamy takie niebieskie niebo, chmury przezroczyste. Więc zanim dojedziemy, to już nie będzie nam na głowę żelało i dzieciakowi. Co robicie? Łaskam mnie. A po co? A tak. A po co tak? Bo mogę. Niedługo dojeżdżamy, ale tam nie będę nagrywał u rodziców. Nie chcą być w sieci pewnie. Co to za jakaś kupa piachu po lewej? Budowa tej obwodnicy. Pewnie tutaj będą jakieś te... wiadukty. Muszę sprawdzić, do kiedy oni mają zrobić tę obwodnicę. Etapami, bo tak wygląda, jakby robili etapami na jeden... No bo robią etapami, bo to też nie robi jedna firma. To robi kilka firm. Każda ma swój udział. Każda jest odpowiedzialna za swój odcinek. Kolarz pojechał, udało mu się, bo to już nie pada. Albo jeszcze nie pada. Jesteśmy niedaleko, mam być 10 minut drogi jeszcze. Ja jestem głodna. Co jesteś? Głodna. A ja mówiłem, żeby nie robili żadnego obiadu, więc jak nie wziąłeś sobie plastra z hubu w kieszeń, to będziesz głodować. Co u urwiska? Śpi. Na tej wymianie opon mi ustawili 2.5, 2.4, 2.3 i 2.2. Ja jakoś ustawiam, to zawsze jest porówno. A oni tak byle jak. Odkrywam ją. Przecież ci od półtora miesiąca mówię, że jest, ty ją dopiero odkryłaś. Kocyka.
sucharek. No i jesteśmy na miejscu. I śpi? Nie. Co? Nie. Obudziła się? No. Przed gwiazdem chwilę. No, to będzie płakać zaraz. Nie, bo jest taka śnięta. Śnięta. Dobra, idziemy w odwiedziny. Odezwiemy się za parę godzin, a to będzie tak naprawdę u was, to będzie sekunda albo pół. Na razie. No i wizyta zakończona, wracamy. Znaczy jedziemy teraz do drugich dziadków. Tak, na chwilkę. Na chwilkę? Tak. Naprawdę? Jedziemy na 5 minut? Nie no, nie na taką chwilkę, na jakieś pół godzinki, godzin, na herbatę. Dzisiaj jednych dziadków już poznała, znaczy tamtych już widziała. Teraz poznała drugich dziadków, poznała wuja jednego. Jeszcze jeden nie został. Jeszcze jeden nie został. Dostała bigos, zapas pieluch. Tak. I maluchy jeszcze zostały do poznania. Znaczy maluchy, no dzieciaki. Siostry ciotecznej i braci. I trzeba będzie powoli myśleć chyba o chrzcinach, nie? Tak. Kiedy to zrobić i jak to zrobić w tym w sumie dziwnym trochę okresie. Nie wiadomo jak to będą księża, jak to będzie zaplanowane, czy będzie można zrobić dla większej liczby osób, czy dla wybranych osób, dla kilku. Dobra, jedziemy do drugich dziadków. Jest godzina już późno, prawie 19. Jeszcze długo będzie widno dzisiaj. Leżył to teraz wszędzie, nie? No ładnie to wygląda. Ciekawe, czy coś widać. 20, po 20 godzinie już jest. Co tam działacie? A nic, Jula nie śpi i wracamy do domku, bo to w sumie jej już godzina kąpania i spania. Także szybko lecimy, byliśmy chwilę u drugich dziadków i lecimy do domu. Co się stało? Już prawie w domu. I cały dzień poszedł, cały dzień. Ale wymordowana jest, biedna. A ty? Też.